Kładziemy ręce na głowie i przyciągamy głowę do klatki piersiowej, naciągając mięśnie karku oraz górnej części pleców. Następnie odsuwamy się odrobinę, opieramy głowę o zagłówek i rozciągamy przód szyi. I rozciągamy boczne płaszczyzny karku. I ostatnie ćwiczenie. Staramy się uchem dotknąć do barku i przyciągamy głowę w górę. Teraz przenosimy się do rozciągania pleców i obręczy barkowej. Pierwsze ćwiczenie. Kładziemy ręce na oparciu fotela i zapieramy się, rozciągając klatkę piersiową, wychylając głowę do tyłu. Następne ćwiczenie. Kładziemy ręce na żebrach i pochylamy się mocno do przodu. I już ostatnie ćwiczenie. Kładziemy jedną rękę na plecach, a drugą ręką wyciągamy łokieć, rozciągając w ten sposób barki i łopatkę. Każde ćwiczenie wykonujemy oczywiście naprzemiennie. A teraz przechodzimy do rozciągania bioder i dolnej części pleców. Pierwsze ćwiczenie. Podnosimy kolano, obciągamy stopę i dociągamy kolano do klatki piersiowej, rozciągając biodro. Druga strona, tak samo. I teraz przechodzimy do rozciągania krzyża. Podsuwamy się do przodu, ręce na kierownicy, unosimy lekko biodra i głowa do tyłu. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Kładziemy stopę na nogę, dociskamy kolano w dół, tym samym rozciągając mięśnie pośladków, bioder oraz lędźwi. No i tak robimy naprzemiennie. Teraz zajmiemy się stopami. Stopy wykonują bardzo dużą pracę w czasie jazdy i cały czas są napięte i przykurczone. Co robimy? Kładziemy stopy na podłodze, opieramy się na palcach i bardzo mocno dociskamy do podłogi. Kolejne ćwiczenie dla stóp, które możemy wykonywać zarówno w czasie jazdy, jak i na postoju. Co robimy? To dociskamy palce do kolumny kierownicy i bardzo mocno je rozpychamy, tym samym rozciągając przodostopie i śródstopie. Gdy nasze stopy już są przećwiczone, pozostaje nam rozluźnić staw skokowy. Robimy to w ten sposób. Kładziemy nogę na kolano i tak sobie krążymy. Druga stopa. I to już tyle, jeżeli chodzi o ćwiczenia w kabinie. Serdecznie zapraszam Was do ćwiczeń na postojach, na światła, w korkach oraz zapraszam Was do obejrzenia naszych pozostałych filmów.